Hej, dzisiaj wybieramy się do Hydropolis we Wrocławiu. Pooglądamy sobie troszeczkę wodę i wszystko, co z nią związane. Gosia chodzi po wodzie i ją wzrusza. Jest pięknie, ja tu zostaję, Gosia. To ja. Ta niebieska podświetlona dróżka będzie wyznaczała kierunek toalety. Najbliżej są tutaj przy kawiarni. Cała wystawa jest tylko na tym poziomie. Także teraz zapraszam na krótki seans. Ponad 14 miliardów lat temu miał miejsce wielki wybuch. Akt twórczy, który zawierał w sobie całą energię znanego nam wszechświata. Patrząc dziś na gwiazdy nocą, mamy wrażenie nieskończonej przestrzeni i wielkiego spokoju. Ale gdybyśmy mogli przyjrzeć się z bliska zjawiskom występującym w sercach gwiazd, zobaczylibyśmy inny obraz. Jeden do jednego? Wow, takie duże. Gosia się nam zmęczyła. Ojej. Wszyscy widzą tu serce, nie? Nabiera wodę. A, do góry leci? No, zobacz. Taki ślimaczek. Nabiera wodę i leci. No. No to wyjeżdżamy spod hotelu na pętlę wokół Wrocławia. Tradycji stało się zadość. Pomyliliśmy trasy. Powiem, że to my pomyliliśmy trasy. I jedziemy, właśnie wracamy, żeby trafić na tą właściwą trasę.
Po walce w Hydropolis i na rowerze czas na relaks. O, proszę, jak Gosia się relaksuje. Telefon dzwoni. No, niestety telefon zaczął dzwonić i się Gosia nie może relaksować. Nie gadaj za dużo. Taki widoczek mamy z apartamentów na sąsiadów, jednych. Tu mamy galerię. Na sąsiadów drugich. A z balkonu taki widoczek. Na fosę. Na ulicę Podwale. I tam na różne takie zabytki, kościoły. Budowle, Stare Miasto. W sumie do Starego Miasta mamy tutaj w tym kierunku jakieś 300-400 metrów. I chyba się tam wybierzemy dzisiaj. Tak wygląda kuchenka. Tam jest wejście. Otwarte, uchylone drzwi, to jest łazienka. I zapaliło się światełko. Kącik wypoczynkowy. Kącik audiowizualny.